pojawił się materiał zatytułowany Szalony dłużnik, nie taki krystaliczny. Jak sama nazwa wskazuje, autor tekstu czy też nagrania wyciągnął... Sylwek, niejaki pan Tyburski, jeszcze miesiąc temu reklamował skamerską aplikację do inwestowania, która nie wypłacała ludziom zleceń. Czy zbadasz temat dokładniej? Byś musiał mi przesłać wszystkie rzeczy, nie? A najlepiej to podeślij, kurwa, to temu, Alberto, bo wiem, że Tyburski go atakował na konferencji, że ten nie... coś tam z jakimiś, kurwa, wkładami do tych papierosów, czy z czymś takim, ja to tam nie wiem, nie? Bo ja to nie palę nic, prawie nic. Więc Alberto by to mógł poruszyć na konferencji, no bo ja z Tyburskim to raczej nie będę miał, a na pewno materiału o Tyburskim nie będę robił. Ciąga kilka rzekomych występków oraz nieścisłości związanych z Szalonym Reporterem, czyli byłym zawodnikiem Fame MMA oraz współprowadzącym kanał Szalony Tańsula. Podczas przedstawienia tego newsa jesteśmy po części zmuszeni zrezygnować z puszczania fragmentów wideo z wcześniej wspomnianego materiału, gdyż niedługo po publikacji został on zablokowany. Zobaczcie, teraz się na YouTubie coś zmieniło i bardzo łatwo jest wyjebać materiał komuś z powodu skargi dotyczącej zniesławienia. Kiedyś... Znaczy, uważam, że ten materiał jest łatwy do odzyskania. Tam wystarczy kliknąć kilka rzeczy, ale to jest Barankiep, więc on nie ogarnie tego. Bo to wystarczy, że on by to zgłosił roszczenie wzajemne i później następne szalony klika, później on klika następne i później szalony już musi udowodnić, że zgłosił to do sądu. Tak przynajmniej było kiedyś. Więc łatwe do odzyskania. Na YouTube z powodu skargi dotyczącej zniesławienia. Wczoraj wieczorem Szalony Reporter nagrał odpowiedź na zarzuty, z których wynika, że materiał został zdjęty za sprawą jego prawnika, który wskazał oraz uargumentował owe zniesławienia. Nie chciałem się tego odnieść od razu, ponieważ po pierwsze, to tam są takie bzdury, myślałem, że od razu to każdy wychwyci, ale nie, piszecie do mnie, Tomek, co jest, wytłumacz. Po drugie, nie chciałem nabijać oglądalności, tylko prawnik podało zniesławienie, udowodnił, gdzie to zniesławia i pójdzie pozew. Film został zdjęty i teraz mogę skomentować, bo ja mam ten filmik nagrany. Przy omawianiu zarzutów będziemy posiłkować się tekstem. Bardzo ci dziękuję, Eksotiku. Tekstem z wykopu, który praktycznie słowo... Ty ogrzewasz węglem dom? Ja kaloryferem. Polecam. Słowo pokrywa się z zablokowanym filmem na kanale Barankiep. Na pierwszy ogień autor podważył legalność sklepu internetowego Tomka, powołując się na to, że w regulaminie strony internetowej... Używanie serwisu internetowej, na której Szalony sprzedaje koszulki, nie ma zapisu informującego, że owa strona ma miano sklepu, lecz serwisu. Według autora kilka zakładek wprost wskazuje, że jest to sklep, lecz w formalnym regulaminie jest to w pewien sposób ominięte. Dodatkowo w regulaminie brakuje kilku podstawowych informacji, dotyczących m.in. zwrotów czy reklamacji. Cytując, reporter prowadzi sklep internetowy, który jednocześnie nie jest sklepem. Według regulaminu strona nie jest sklepem, a serwisem, jedyną usługą, o której tam mowa, jest newsletter. Nie znajdziemy tam informacji o zwrotach, warunkach odstąpienia od umowy czy... Powiem tak, jeśli chodzi o Szalonego Reportera i Tańculę, mnie to przede wszystkim dziwi, że oni, nie wiem, co w drugim odcinku, co trzecim walą fake newsa i dalej sobie funkcjonują. Nie, ludzie to mają zupełnie gdzieś, mam wrażenie. Że jak to się, kurwa, zmieniło, nie? Że teraz już kanały komentarii napierdalają fake newsy i nikogo to nie obchodzi. Dla mnie to jest większym problemem, jeśli chodzi o ten duet. Bo to naprawdę, nie? Oni chyba rekord pobili, podając fake newsy. Jeśli chodzi o kanały komentarii. Czy reklamacjach. Jeśli chodzi o politykę prywatności, to nie znajdziemy tam ani słowa o adresie czy danych zbieranych podczas składania zamówienia. Jest za to na przykład informacja o danych gromadzonych podczas dodawania komentarza, kiedy na stronie nie ma możliwości dodawania komentarzy. Tomek w odpowiedzi na te zarzuty częściowo przyznał się do błędu oraz wyjaśnił, że osoba odpowiedzialna za tworzenie sklepu nie zadbała o spersonalizowany regulamin dla tej formy działalności internetowej. Jeżeli chodzi o sklep, tak, oczywiście, i tu jest jedyna racja, że tam nie było regulaminu sklepu, tylko serwisu. Kolega, który mi stawiał sklep, dziękuję Romku, nie zadbał o... Wina Romka. To jest taka klasyka, nie? Reklamowałam skam, wina agencji, bo oni mi to polecili. Ten miał sklep, wina Romka, Romek nie dopisał. Chuj z Romkiem. Witamy, wydergać wśród wilków, au! Oto, ale to jest oczywiście moja wina, powinienem to sprawdzić. Tam... A nie, dobra, powiedział też, że jest jego wina, okej. Regulamin tylko serwisu, a nie sklepu. Po tym, gdy post z wykopu z oskarżeniami zyskał rozgłos, strona Szalonego Reportera została dwukrotnie... No ale Romka też wina trochę, nie? ...zawieszona, a taki stan rzeczy argumentował on... Co to, kurwa, jest na tej ścianie? Co to... Co trzeba mieć, kurwa, nie wiem... Co to jest? 500+. I takie coś na ścianie. On chęcią doprecyzowania szczegółów prawnych związanych ze sklepem internetowym. Więc sklep zawiesiłem, żeby to uzupełnić. Już piątek był uzupełniony. Postawiłem go na kilka godzin z powrotem, ale przemyślałem, że jak tak się czepiają, to zostawię w poniedziałek, dam go prawnikowi, żeby kropka po kropce przejrzał i sklep wrócił. Autor, zagłębiając się w szczegóły oraz funkcjonowanie sklepu internetowego Tomka, zwrócił uwagę, że płatności dokonywane za produkty trafiają na konto innej osoby. Według autora jest to proceder często mający na celu ukrycie przychodów danej osoby. Idąc tym tropem, użytkownik na stronie Długi Info natrafił na informację dotyczącą rzekomych długów szalonego reportera. Długi Info? Co to jest za strona? Czekajcie, Długi Info. Odzyskaj swoje pieniądze. Jak sprawdzić na przykład, czy ja mam długi? Szukaj długi na podstawie PESEL, na podstawie NIP. Sylwester Wardęga. A NIP 569 185 4887 39. A on jak ma? Tomasz Matysiak. Kurwa mać, wszystkie Matysiaki mają jakieś długi, widzę. A czekajcie, Marcin Najman. O, Częstochowa. Zobacz cenę. Można kupić Najmana za 4400. O kurwa. Ej, czyli może być, że Najman będzie moim dłużnikiem? Michał Baron Cieszyn. Nie, to chyba inny, bo Bogdan to nie wiem, jest jakiegoś innego. Wojciech Gola. Skąd jest Gola? Ej, kurwa, czekajcie, wy tego nie widzicie teraz, co robię. Ja pierdolę, ja to jestem, kurwa, tak chujowy ten. Dobra, jeszcze raz. Sylwester Wardęga, to tutaj szukałem, bo mam przechwytywanie okna, a nie tego. A, bo wy też nie widzicie. To czekajcie, ja muszę inaczej na chwilę zrobić ekran. O! Sylwester Wardęga. Sprawdzałem Marcin Najman. Częstochowa, nie? Jest 4 tytany i można to kupić. Co jest, kurwa? Czy się nikogo nie zapraszałem? Marcin tak szybko z Częstochowy? $5.